pokażę Wam teraz, w jaki sposób rysować, digitalizować obiekty punktowe. Najpierw utworzymy warstwę shapefile, w której będziemy digitalizowali jeziora. Obiekt musi być obiektem poligonu. Typ poligon, czyli powierzchnia. Jesteśmy w układzie współrzędnych, czy pracujemy 92. Dodajmy sobie pole o nazwie, nazwa tego jeziora, tekstowe, dodajemy do listy pól, klikamy OK, włączam edycję i teraz to narzędzie wygląda, rysuj poligon, nieco inaczej ikona i zaczynam obrysowywać poligon. I to, co jest ważne, to jest to, że rysując klikamy na kolejne punkty wzdłuż brzegu z zadaną, pamiętając o zasadach generalizacji tego, jak dokładnie chcemy to robić, i nie przejmujemy się w tym, że w tej chwili na przykład ten obrys wychodzi mi zupełnie poza jezioro. To, co jest kluczowe, to tak jakbyśmy obrysowywali to jezioro. Czyli klikamy cały czas wzdłuż brzegu, czy zgodnie, czy przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, to nie ma znaczenia. Tu taka podpowiedź, gdy nam obiekt wychodzi z ekranu, nie chcemy zmieniać skali, możemy się posłużyć kursorem z klawiatury, który nam wspomoże. I w ten sposób rysujemy kolejne punkty naszego obiektu powierzchniowego i prawym klawiszem kończymy wpisywanie wprowadzanie tego obiektu, klikamy OK, obiekt jest wprowadzony, wyłączamy tryb edycji, zachowując zmiany. W tabeli atrybutów możemy zobaczyć, że ta zmiana jest wprowadzona. Jeśli gdzieś się pomyliliśmy, włączamy tryb edycji, włączamy edycję wierzchołków i tak samo jak przy obiektach liniowych, możemy edytować te punkty, możemy je wprowadzać. Pewnym ułatwieniem przy edycji obiektów powierzchniowych mogłoby być ustawienie sobie jakiejś tam przezroczystości, żeby widzieć i nasz obiekt, i podkład, z którego odrysowujemy, i w ten sposób możemy również modyfikować obiekty powierzchniowe.